Siemanko, z tej strony Maksior, a to jest kolejne, nie wiem już które w kolejności, piąte odpakowanie Loot Crate'a. Wyobrażam sobie minę ludzi, którzy tam czekają na jakieś recenzje, na jakieś takie pierdoły ode mnie, bardziej wymagające inwencji. Widzą to powiadomienie, gramofon przesłał nowy film, myślą sobie, tak, będę miał co oglądać na kiblu, a tutaj tylko Loot Crate. No trudno, to też ma jakąś wartość rozrywkową. Nie, to nie jest tylko zapychacz kanału. W każdym razie to jest Loot Crate wrześniowy. Przyszedł w miarę w czasie, bo miał być do 28, przyszedł 29, więc Poczta Polska like za to. Znowu nie znam tematyki, ale widzę, że coś tutaj będzie można sobie zbudować znowu z tego. Nigdy nie buduję z tych pudełek, chociaż zawsze sobie obiecuję. I postaram się dzisiaj patrzeć przez kamerę, żeby ogarniać to, jak wy to widzicie. No i dobra, od czego tutaj zaczniemy? Może od koszuleczki, bo widzę coś z Marvela. Coś z Marvela. Marvela lubimy bardzo. Aczkolwiek boję się. Już chyba wiem, o co chodzi. Stark Motor Racing. Stark Industries Motor Racing. Czyli firma wyścigowa wprowadzona przez Tonego Starka. Nie wiem, czy w tego typu koszulce nie wystąpił w Iron Manie 2. Coś mi się tak kojarzy na tym wyścigu, ale mogę kłamać, bo ja lubię kłamać w tych filmikach, udawać, że się znam, a się nie znam. Tak czy tak, koszulka spoko. Będę miał co założyć na MFKiG. Najprawdopodobniej. Dobra, co mamy tutaj dalej? Ooo, panie. Batman Metal Batwing Keychain Stealth Edition. Ej, kurde, znowu ruszam tą kamerą. Przypinka do kluczy w kształcie Batwinga. Wyborna. Gdyby nie to, że przy moich kluczach jest milion przypinek, to ona już prawdopodobnie by tam wylądowała, ale Niedługo się tam znajdzie. Zrobię jakąś podmiankę. Świetna jest. Po prostu jest po prostu fantastyczna. Te kurde detale, które tutaj odwzorowali. Tego. Ach! Nie, uwielbiam Batmana. Lubię bardzo Batmana. Nawet nie tyle. Na razie to schowam, żebym tego nie zniszczył. Nawet nie lubię tyle Batmana jako komiks. Co jako samą postać. Trudno mi jest określić teraz swoją myśl. Zasadniczo jestem fanem postaci. O, w ten sposób. Ej. Jest jedna z lepszych rzeczy, którą znalazłem w Loot Crate'cie. Naprawdę, jaram się opór. Co tu mamy dalej? Gone in 60 Seconds Collection Eleanor. To jest z Bonda samochód? 67 Custom Movie Star Mustang. Mustang się czyta po angielsku. Greenlight Hollywood. Loot Crate. To jest ekskluzyw Loot Crate'owy, więc nigdzie indziej się tego nie kupi. Nie wiem. A już wiem. To jest film. To jest samochód, który wystąpił w pierwszej części Szybkich i Wściekłych, tak? Jeżeli nie, to mnie poprawcie w komentarzach. Ale bardzo fajna sprawa. Może niekoniecznie dla mnie, aczkolwiek rzecz super. Battlestar Galactica. Od razu powiem, że nie mam bladego pojęcia, czym to jest, bo zupełnie, ale to totalnie, ale to absolutnie nie mam nic wspólnego z Battlestar Galactica. Poza tym, że wiem, że coś takiego jest, nie wiem na ten temat nic. Także, jeżeli są wśród was fani Battlestar Galactica, wiecie co to jest i jaracie się opór i w ogóle bardzo byście chcieli mieć, piszcie w komentarzu. Nie ma problemu, ja się z wami skontaktuję na PW, dacie mi swój adres, wysyłam to do was. Oficjalny giveaway na Loot Crate'cie w tym momencie. Nie będę sobie zaśmiecał pokoju, bo jestem takim trochę
No, lubię zbierać różne rzeczy, ale lubię też zagracać strasznie. Hoodies. Collectible Auto Ornaments. Znowu Loot Crate Exclusive. Ale what the fuck? Co to jest? Aha! Figurki z serialu Arrow, o Green Arrow. I The Flash. Wolałbym Flasha, ale jest tutaj Arrow. Więc no... Niech będzie. Niech będzie i tak. Wolałbym Flasha. Zobaczmy, co ta figurka sobą reprezentuje. Kim są jej rodzice? W sumie figurka... Całkiem spoko. Nawet nie z jej jakości. Taka stylizowana niby na stal. Trochę wygląda jak T-1000 z Terminatora. Dwójki. Ale nie, fajna sprawa. Wolałbym Flasha, co już powiedziałem dwa razy. Aczkolwiek... Green Arrow też jest spoko. Dobra, zabieramy trochę tych śmieci. Co tu mamy dalej? Jest Loot Pins. September 2016. Prędkość. No to tym bardziej wolałbym Flasha. Po raz czwarty. No i tak jak mówiłem, możemy sobie coś złożyć z tego Loot Crate'a i widzę, że możemy sobie złożyć autko. Nie będę składał autka, bo mi się nie chce z tych pudełek nic składać. No i... Oficjalny Loot Crate'owy magazyn. Speed Q&A with Wonder Woman Artists. Wow. Przeglądam sobie trochę te Loot Crate'owe magazyny. O, ładna pani z mangi. Demi Human. Aha, Loot Anime. September 10 is. W ogóle za bardzo nie podoba mi się to, że ten Loot Crate się rozdzielił na te tematyczne, w sensie, że jest Loot Gaming, Loot Anime, bo ja bym chciał wszystko. Bardzo. No to chyba... Czy jest tu coś jeszcze? Nie. To tyle, jeśli chodzi o wrześniowego Loot Crate'a. Tak w sumie... No jestem bardzo zadowolony z Batmana. Batmanem się jaram opór. Bardzo fajna jest figurka Arrow. No i to autko. Ja się nim nie będę bawił, ale... Jest spoko. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Z jakiego to jest filmu? Chociaż możliwe. Znając moją znajomość filmów samochodowych, to mogłem się pomylić. Bo jestem dziwnym człowiekiem, jeśli chodzi o takie filmy. W każdym razie, to było tyle, jeśli chodzi o ten Loot Crate. Jeżeli jesteście fanami Battlestar Galactica, przypominam, podoba wam się to... Exclusive Cylon Rider Scar Titan. Jeżeli to wam się podoba, chcielibyście takie coś, nie odpakowuję tego nawet. Jest to specjalnie dla was. Piszcie w komentarzu. Osoba, którą sobie tam wybiorę, bo podejrzewam, że fanów Battlestar Galactiki wśród moich widzów jest opór, naprawdę. Osoba, którą wybiorę, napiszę do niej na PW i poproszę o adres, to wtedy wyślę to. W prezencie, tutaj od razu, o, to było zagięte od początku, żeby nie było, że ja to popsułem, nie? Także tego. To by było na tyle. Jeszcze takie małe ogłoszenie, jeżeli byście nie czytali tego, co piszę na Facebooku. Jutro odbywa się MFKiG w Łodzi i najprawdopodobniej, jeżeli się świat nie zawali, a mogą się zdarzyć różne rzeczy, będzie można mnie tam spotkać, będę się gdzieś tam kręcił. Na pewno jutro, nie wiem, możliwe, że znajdę się tam też na chwilę w niedzielę. Tego nie jestem pewien, ale jutro bardzo chciałbym się tam znaleźć, więc... Jeżeli macie ochotę się ze mną spotkać, tam sobie zrobić zdjęcie, nie wiem, przybić piątkę, wyzwać mnie od podróby kłaza czy coś, to zapraszam. Jestem do waszej dyspozycji. Także tego. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam i do następnego.